jeden moment, gdzie gdzieś tam nie kontrolowaliśmy tej gry. To był taki po własnych stratach, gdzie straty robiliśmy dość proste i na pewno tego szkoda. Tak to mówię, gratulacje dla całej drużyny za zdobycie 3 punktów i kontynuację dalszego sezonu. Pewno nie ułożył nam się ten mecz od początku. Szybkie zmiany na pewno trochę nam pokrzyżowały ten plan na tą pierwszą połowę. Aczkolwiek zespół naprawdę chciał zrobić wszystko w tej pierwszej połowie, żeby uspokoić naszą po prostu sytuację. Nie udało się to w tej pierwszej połowie. Na pewno szukaliśmy nawet zmiany ustawienia w drugiej połowie, żeby tych sytuacji szukać, o które było nam bardzo, bardzo ciężko znowu dzisiaj. I tak naprawdę nic stuprocentowego sobie nie stworzyliśmy. I to jest na pewno naszą trudnością w ostatnich meczach, bo nie mamy czegoś takiego stuprocentowego, żeby skończyć i napędzić zespół golem. Na pewno bardzo trudny moment w tej chwili zespołu, ale obserwuję tych chłopaków na co dzień. Obserwuję ich teraz i ja wiem, że mam bardzo twarde charaktery w tej szatni. Podniesiemy się na pewno z tego momentu, bo liga po prostu jest bardzo długa. Mamy za sobą bardzo dobrze przepracowany okres przygotowawczy i to dzisiaj chłopcy pokazali w drugiej połowie, że na tyle, ile mogli, po prostu walczyli o to, żebyśmy zostali wiatr w żagle w postaci bramki i napędzić się dalej w tym meczu.